W Łukowskim Ośrodku Kultury ruszył kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracyjne spotkanie studentów-seniorów odbyło się 29 września. W murach uczelni powitali ich przewodnicząca Rady Miasta Urszula Bancerz i burmistrz Dariusz Szustek. Wyrazy uznania dla wszystkich Państwa, którzy jesteście, którzy aktywnie spędzacie ten swój czas już wolny, zasłużony, że nie zasiadacie w fotelach tylko przed telewizorem, ale chcecie coś ze swoim życiem robić, chcecie wiedzę pogłębiać, chcecie rozwijać swoje talenty, pewnie spełniać się w rolach, w których patrząc na panie, kiedy mamy życie zawodowe, życie rodzinne, poświęcamy się naszym najbliższym, jest bardzo mało czasu. Życzymy Państwu, żebyście paniom, panom, żebyście teraz ten czas mieli dla siebie i jak najlepiej go wykorzystywali. Uniwersytet Trzeciego Wieku wpisuje się doskonale w andragogikę. Andragogika, najogólniej rzecz biorąc, to jest pedagogika dorosłych. Często my mówimy o pedagogice, wychowaniu młodych ludzi, ale zapomina się, czy pomija się właśnie to, że człowiek dorosły też potrzebuje permanentnego rozwoju, też potrzebuje permanentnego samokształcenia. I dobrze jest, że są ludzie, którzy chcą tworzyć taką awangardę w naszym mieście, którzy chcą pokazać, że ten czas na emeryturze może być też czasem doskonałego rozwoju. I tu jesteście akurat Wy Państwo. Wy, którym się chciało chcieć, dlatego życzę na cały rok właśnie takiej wytrwałości i żeby Państwo zarażali swoim przykładem, swoją energią, swoim entuzjazmem innych. Podczas inauguracyjnego spotkania studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapisywali się na różne zajęcia. Powtarzamy te zajęcia, które były w ubiegłym roku, czyli chociażby haft krzyżykowy, czyli chociażby język angielski, czyli chociażby gimnastyka. Z rzeczy nowych, które się pojawiają, to zajęcia teatralne z panią Lidią, które myślę, że będą cieszyły się dużym powodzeniem, bo pierwsze informacje, które uzyskujemy od słuchaczy, są takie, że będzie ta sekcja, te zajęcia będą się cieszyły sporym powodzeniem. To już jest kolejne spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z osobami, które już swój czas pracy zawodowej uznały za zakończony i postanowiły aktywnie, ale już teraz w formie słuchaczy spędzać czas wolny, nie tylko popołudnia, nie tylko wieczory, ale również czas w ciągu dnia. Tu na sali mamy więcej pań niż panów. Co zrobić, żeby wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku był ten parytet tylko w drugą stronę, czyli żeby była połowa pań i połowa panów? Ja myślę, że to wynika z tego, że panowie są bardziej liberalni i swoje małżonki czy swoje partnerki wysyłają właśnie na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a panie panów nie chcą wysyłać, nie chcą im pozwolić korzystać z oferty. Ja myślę, że to, że taki pewien schemat powtarza się w wielu uniwersytetach, w wielu takich grupach, gdzie spotykają się seniorzy. Więcej zawsze pań czuje się taka jeszcze aktywna i fizycznie, i psychicznie, i odczuwają potrzebę jeszcze takiego spotykania się, działania wspólnego, realizowania różnych pasji. Panowie już może mniej, panowie może w mniejszych grupach, w mniejszych gronach, gdzieś w zaciszu domowego ogniska. Czy na uniwersytet można zapisać się również w ciągu trwania roku akademickiego, czy tylko dzisiaj, kiedy jest jego otwarcie, inauguracja? Dzisiaj robimy to w sposób bardziej uroczysty, natomiast każdego dnia w Ośrodku Kultury są osoby, które chętnie przyjmą zapisy, przyjmą osoby, omówią wszystkie zajęcia, które się będą odbywały w Łukowskim Ośrodku Kultury, więc w czasie trwania całego tego naszego roku akademickiego można przyjść do ośrodka, można przyjść, dać się zapisać do listy słuchaczy. Inauguracyjne spotkanie studentów zakończyło się seansem filmowym. Obejrzeli film Miasto 44. Bilety zafundowały władze miasta.